Tarcza D1. Na rozjeździe z toru drugiego na pierwszy, za peronem pierwszym. Opóźnione pociąg z intercji do Zielonogórzanin, ze stacji Zielona Góra Główna, ze stacji Warszawa Wschodnia, ze stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. Probowy przyjazd o godzinie 11.45, widzimy na tor drugi, z peronem pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numery 16, 15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu wagony numer 14. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do kierunku zerową. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Uwaga, pociąg do stacji Gdynia Główna. Ma nowy przyjazd po godzinie 12.20. Przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Pociąg TLK-Pisa ze stacji Katowice do stacji Gdynia Główna. Ma nowy przyjazd po godzinie 12.20. Przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikatę. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg roboczy trakcji SA. Na torze czwartym, między peronami. Pociąg kręga Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew, przez stację Zbierzów-Kaliska, objedzie z toru 8 przy peronie drugim. Pociąg kręga Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew, przez stację Zbierzów-Kaliska, objedzie z toru 8 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do kanału peronu. Prosimy Państwu przyjmować to słowa. Podatek manewrowy. Coś to się dzieje od Skierniewic. Semafor obsługuje sygnały dla toru czwartego, środkowego. Manewrowe. Pociąg TLK-Pisa ze stacji Katowice do stacji Gdynia Główna, planowy przyjazd o godzinie 12.20, przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikatę za opóźnienie pociągu. Przepraszamy. Tor pierwszy jest otwarty. Co się dzieje od Skierniewic jeszcze? Juniorze, znów jedzie po torze tym 10, 8. Towarowy.
trakcja ASA przemanewrowała. W środku budynku dworca trwa wyrzucanie gruzu. Albo też i wyważenie. Po prostu był ten gruz z tych ścian i podłóg. To czarny Eurosprinter. Stoi pod semaforem. Nowy pociąg roboczy wjeżdża na ten sam tor.
podany semafor. Ja zapalałem do Jackowic. Do stacji Świnoujścia, do stacji Warszawa Wschodnia, do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, jedzie na to pierwszy, przy peronie pierwszą. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numery 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numery 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18, 19 znajdują się na końcu składu pociągu. Przewodniczący konduktor przyjmuje i wydaje kierownik pociągu. Wagony numer 16. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prowadzenia peronu. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Kutno do stacji Skierniewica przez stację Wyłków do pociągu Łukałowskiej kolei aglomeracyjnej na stacji Kutno Skierniewica zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 12.50, więc za utrudnienia przeproszona. Już za dwa dni wróci część pociągów EUK z Giernej do Łowicza z powrotem, ale do Kutna nadal będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Mewa na Gryfinie. Dwanaście.
otwarcie do zabocznego kałuczy kolei aglomeracyjnej, Cześć. Kombo. Dziesięć.
udane. Już pisało na wyświetlaczu.
pociąg w linii 16 jest jeszcze, pojeżdżam do końca tego miesiąca, jeszcze półtora tygodnia, a później wracam na Łęczycę. Koperka ciągnie ma podane. Jedzie jako pociąg. Na przedmieście jadą. Pomarańczowy pas. Dziesięć. Dwanaście.
do stacji Włocławek, do stacji Musidze, do stacji Wierchuszka Lipska, jedziemy do Ustmach, po peronie drugim. Pociągełka łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Włocławek, do stacji Łódź Widzew, przez stację Zgierzchów-Szaliska. Jedzie na tor ósmy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do przodu peronu. Bójka, Iskra. Ze stacji Chrubieszów Miasto i Lublin Główne do stacji Gorzów Wielkopolski i Kołobrzeg planowy przyjazd po godzinie 13.36 zwiększył opóźnienie do około 60 minut. Pociąg TLK Zamoński ze stacji Chrubieszów Miasto i Lublin Główne do stacji Gorzów Wielkopolski i Kołobrzeg planowy przyjazd po godzinie 13.36 zwiększył opóźnienie do około 60 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikację. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. O, banany. Skład na Skierniewice.
Westanka i do stacji Łowicz przedmieście za pociągę Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główną Ćwicer zostanie podstawione przez dworcem PKP. Autobus w komunikacji Westanka i do stacji Łowicz przedmieście za pociągę Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główną Ćwicer zostanie podstawione przez dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 14.24. Ponamy manewrowe. Autobus w komunikacji ze Stemka i do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główny Łódź-Widzew odjedzie z przedworca PKP. Autobus w komunikacji ze Stemka i do stacji Skierniewica przez stację Wełków za pociąg Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główny Skierniewice zostanie podstawiony przez dworca PKP. Autobus w komunikacji ze Stemka i do stacji Skierniewica przez stację Wełków za pociąg Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główny Skierniewica zostanie podstawiony przez dworca PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 14.35. Pociąg Serka Zamoński ze stacji Kubieszów Miasto Lublin Główna do stacji Gorzów Wielkopolski Kołobrzeg. Planowy przejazd o godzinie 13.36 zwiększył opóźnienie do około 80 minut. Opóźnienie może uwzględniać prosimy o zwracanie uwagi na komunikację za opóźnienie pociągu przewyższonym. Zamoński śmiertelny w Sochaczewie. Autobus w komunikacji ze Stankę do stacji Skierniewica przez stację Wełków za pociąg Kałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowicz główny Skierniewica odjedzie przez dworca PKP. Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia na Łęków jedzie na tor drugi przy peronie pierwsza. Pociąg TLK Zamoński ze stacji Kołobrzeg i Gorzów Wielkopolski do stacji Lublin Główna i Hrubieszów Miasto przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia na Łęków jedzie na tor drugi przy peronie pierwsza. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numery 10, 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 15, 16 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.
Świnoujście do stacji Suwałki, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, ma opinia Białystok, generator drugi przy peronie pierwsza. Pociąg Intercity Podlasia ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, ma opinia Białystok, generator drugi przy peronie pierwsza. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18, 19 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 16. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do zarządu peronu. Opóźniony pociąg TLK Zamoński ze stacji Hrubieszów Miasto Lublin Główne do stacji Gorzów Wielkopolski Kołobrzeg przez stację Kutno, Włocławek, Sołun Główne, Bydgoszcz Główna, Piła Główna, planowy przyjazd po godzinie 13.36, generator pierwszy przy peronie pierwsza. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 16, 15, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 11, 10 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do kawałki peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. To ktoś się zasłał w pociągu w Sochaczewie. Autobus komunikacji ze Stanka i do stacji Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główne Celestynów zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji ze Stanka i do stacji Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główne Celestynów zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.07. Autobus z komunikacji ze Stanka i do stacji Łowit Przedmieście za pociąg Ełkałowskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowit Główne Łódź-Widzew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus z komunikacji ze Stanka i do stacji Łowit Przedmieście za pociąg Ełkałowskiej kolei aglomeracyjnej relacji Łowit Główne Łódź-Widzew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.00. 3. Za dwa dni już te pociągi obsłuży peron drugi. Tor pierwszy będzie zamknięty. Komunikacji ze Stanka i do stacji Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główne Celestynów odjedzie przez dworca PKP. Autobus komunikacji ze Stanka i do stacji Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główne Celestynów odjedzie przez dworca PKP.
niestety padła już bateria w aparacie. Powerbank rozładowany, więc muszę nagrać telefonem. Pociąg TL Kaplica ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd o godzinie 15.37 przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Pociąg TL Kaplica ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd o godzinie 15.37 przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikatę. Za opóźnienie pociągu, przepraszamy. Widzę Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg Intercity Witkacy ze stacji Gdynia Główna do stacji Zakopane, przez stację Zwierz, Łódź Widzę, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 6, 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kawałki peronu. Uwaga, pociąg TL Kaplica do stacji Gdynia Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd o godzinie 15.37 przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Pociąg TL Kaplica do stacji Gdynia Główna do stacji Katowice. Planowy przyjazd o godzinie 15.37 przyjedzie z opóźnieniem około 30 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikatę za opóźnienie pociągu. Przepraszamy. Pokazało. Autobus komunikacji zastępcza do stacji Skierniewica, przez stację Bełków za pociąg Pełka Łódzkiej, kolei aglomeracyjnej, relacji Kuzno Skierniewica, odjedzie przez Worca do Kapanie. Autobus komunikacji zastępcza do stacji Skierniewica, przez stację Bełków za pociąg Pełka Łódzkiej, kolei aglomeracyjnej, relacji Kuzno Skierniewica, odjedzie przez Worca do Kapanie. Na stacji Łódzgoni włączono oświetlenie. Pociąg Intercity Witkacy do stacji Zakopane, przez stację Zwierz, Łódź Widzę, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, stoi na torze 8 przy peronie 2. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.54. To są tak same z beczkami, dzisiaj też beczkami, to jest regularny kurs, jest troszkę później niż dzisiaj. Witkacy do stacji Zakopane, przez stację Zwierz, Łódź Widzę, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, odjedzie z toru 8 przy peronie 2. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do kawałki peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Siedemnaście.
Opóźniony pociąg Telka w Lisach ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice przez stację Zgierz, Łódź, Widzew, Częstochowa, Zawiercie. Planowy przyjazd o godzinie 15.37 jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Opóźniony pociąg Telka w Lisach ze stacji Gdynia Główna do stacji Katowice przez stację Zgierz, Łódź, Widzew, Częstochowa, Zawiercie. Planowy przyjazd o godzinie 15.37. Jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony wystawione są w następującej kolejności. Wagon numer 12, 11, 10. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Autobus komunikacji ze Stemkej do stacji Sochaków przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główny Celestynu podjedzie przez dworca PKP. Zdeklasowany flisak. Pociąg Intercity Zielona Góra ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zielona Góra Główna przez stację Kuczno i Nowrocław Trąbinę Gniezno Poznań Główny jedzie na to pierwszy przy peronie pierwszą. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15, 16 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kawałki peronu. Autobus komunikacji ze stacji Krobry. A za nim jedzie. 22. Autobus komunikacji ze Stemkej do stacji Sochaczew za pociąg kolei mazowieckich relacji Łowit Główny Sochaczew zostanie postawiony przed dworcem PKP. Na nowy objazd autobusu o godzinie 16.36. A, kolej mazowiecki.
Autobus komunikacji ze Stanczej do stacji Suchaczew z zagocią kolei Mazowieckich relacji Łowic Główne Suchaczew odjedzie z przedworca BKP. Autobus komunikacji ze Stanczej do stacji Suchaczew z zagocią kolei Mazowieckich relacji Łowic Główne Suchaczew odjedzie z przedworca BKP. Przyspieszony z Warszawy Główny. Autobus komunikacji dostępnej ze stacji Kuczno do stacji Skierniewic widzę przez stację Bełków do pociągu Kałuckiej kolei aglomeracyjnej relacji Kuczno-Skierniewice zatrzyma się przez dworca BKP. Autobus komunikacji dostępnej ze stacji Kuczno do stacji Skierniewic widzę przez stację Bełków do pociągu Kałuckiej kolei aglomeracyjnej relacji Kuczno-Skierniewice zatrzyma się przez dworca BKP. Stanowy odjazd autobusu o godzinie 16.43. Za utrudnienie przepraszamy. Jedzie Patryk Kotlewski. Dostał. To jest jedna Patryka. Jak luzakiem to może sobie pozwolić. Już gdzieś strzelają. Ktoś poczuł Sylwestra. Pociąg Pełka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej ze stacji Skierniewice do stacji Kupno do stacji Jackowice-Rzeźnik idzie na to wszyscy przy peronie drugim. Prosimy zachować się ostrożności i nie zbliżać się do peronu. Ostatnia Ełka ze Skierniewic do Kutna jako bezpośrednie połączenie bez ZKH na całej trasie. Za dwa dni już wraca część połączeń Ełka na odcinku Skierniewice, Łowicz, Skierniewice do Kutna dalej będzie obowiązywać ZKA. To będzie połączenie gdzieś po 7 do Łowicza, po 8 do Skierniewic. Później ma być około 11. Później chyba to jest 13, chyba 14 przed 16, po 16 i po 20, około 23. Pociąg Ełka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Skierniewica, do stacji Kuchno, przez stację Jackowice-Rzeźnik, idzie na tor 6 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kawałki peronu. Ostatnia Ełka bezpośrednia ze Skierniewic do Kutna. Oczywiście w tych godzinach. 20. Wczoraj taki sam był. Podany semafor.
11. EP09011.